Dzień dobry, witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Witam, hello, hello. Właśnie jem sobie śniadanko. Suchy omlet, ale lecimy z mini redukcją do końca, nie do końca września, tylko do końca sierpnia, początek września, jakoś tak. Powiem tak, nagrałam dla Was jeden filmik na YouTube'a, już zmontowałam i tak dalej, ale uznałam, że nie czuję tego. Nie wiem, czy też tak macie, że jak nie czujecie czegoś, nie jesteście w 100% pewni, czy tam chociażby w 90, to po prostu, no to w każdym razie ja tak miałam z tym filmikiem, plus miałam też coś takiego, że w tamtym momencie myślałam w taki sposób, a aktualnie na kolejny dzień, że tak powiem, wszystko mi się zmieniło. I no, nie wiem, czy też tak macie, że właśnie raz myślicie tak, a na kolejny dzień już na ten temat myślicie zupełnie inaczej. Więc w każdym razie tak trochę mi się pozmieniało względem tamtego filmiku, co sobie nagrałam. W każdym razie trwał on 15 minut i było to stricte pogadanki. Tak więc trochę materiału idzie do kosza. Ale trudno. Jak nie czuję, to tego nie wrzucam, dlatego nagrywam dla Was nowy filmik i bardziej coś typu vlog, żeby pokazać Wam moje żyćko i troszeczkę też pogadać, ale zarazem też pokazać trening, jedzonko i takie stricte duperele. Więc odnośnie pogadanki chciałam Wam powiedzieć, jakie są aktualnie moje cele, stricte na siłowni, w sporcie i tak dalej, więc są pewne kwestie, które właśnie mi się zmieniły, czyli nie chcę się ograniczać stricte tylko do siłowni i tylko treningi na siłowni. Chcę próbować jakichś nowych sportów, albo nie, że próbować, tylko wracać. Coś typu, próbować, czyli bieganie. Ostatnio poszłam biegać, to była bardzo randomowa decyzja, ale dały spon. Kolejny raz poszłam na basen i tutaj, jak ja nie do końca lubię pływać przez szkołę sportową, do której kiedyś chodziłam, ale poszłam i naprawdę miałam zarąbisty fan. Dosłownie. Tak więc właśnie chcę Wam ogólnie pokazać, że nie musicie się ograniczyć stricte do siłowni, albo możecie też połączyć inne sporty i że warto próbować jakieś inne rzeczy, a zarazem mieć z tego przyjemność i właśnie taką zabawę. No ale oczywiście nie przestaję z siłownią, żadnymi treningami i tak dalej, bo mimo wszystko sprawia mi to ogromny fun. Jeszcze jak byłam na wyjeździe, to myślałam, że kurczę, nie czuję tego, ale wróciłam, poszłam w końcu po dłuższej przerwie na siłownię i to było to. To było to, co potrzebowałam i brakowało mi po prostu takiego treningu. Czujesz to miejsce i w ogóle ludzie i wszystko, więc jakby nie zrezygnuję z tego, absolutnie nie. Jedynie co, to po prostu aktualnie zmieniam formę ćwiczeń, czyli jak na ogół ćwiczyłam 4 razy w tygodniu, 2 razy góra, 2 razy dół, to teraz trochę to inaczej zmieniam i bardziej się skupiam na dole, czyli mam 2 razy rozpisane treningi stricte na dół. No i mam jeden trening na górę, ale bardziej taki, żeby popracować nad sprawnością, żeby, wiecie, nauczyć się na przykład robić dipy, ileś tam popeczek, czy coś z typu kalistenika, bym powiedziała. Ogólnie jest trening z własną masą ciała, ale tutaj, żeby popracować nad tą sprawnością, bo zauważyłam, że tego mi brakuje i chciałabym się na tym skupić. No a czwarty trening to jest bardziej taki trening for fun, czyli dla takiej zabawy, ale zarazem poprawienia kondycji, bo zauważyłam, że tutaj też mam takie braki, a chciałabym jednak poprawić tą kondycję. I jest to bardziej trening coś typu z kettlem i tak dalej, ale też on jest taki, że mogę go zrobić, ale go nie muszę, bo zamiast tego na przykład mogę iść właśnie sobie, nie wiem, pobiegać, tak jak nagle mi przyjdzie do głowy, że okej, dzisiaj idę biegać, albo dzisiaj idę na rower, albo idę na basen, coś tego typu. Więc mniej więcej tak to u mnie aktualnie wygląda. Ja teraz idę sobie jeść, bo tak jak mówiłam, próbuję tutaj redukcja, czy mi się uda,
I hope so, bo muszę w końcu sobie udowodnić, że potrafię, że potrafię. Bo jak masa nawet spoko szła, to ta redukcja, chociaż przed wyjazdem jeszcze miałam w miarę spoko formę i tak dalej, ale później tak, przestałam, nie liczyłam kalorii i tak dalej i przez dłuższy czas, chyba miesiąc nie liczyłam kalorii, ale teraz chyba wracam do tego, właśnie szczególnie, że zależy mi tutaj troszkę, żeby zredukować. Oczywiście kawusia, w ogóle mój filmik bez kawy to nie filmik, tak więc i w ogóle patrzcie, jaki zarąbisty kubeczek, kupiłam go w Ikei i ogólnie kocham takie cute szklaneczki, kubki i tak dalej, od razu pije się kawkę lepiej. Ogólnie kubek ma totalnie wpływ na twoją kawę. Jakby, czy tylko ja tak mam? Czy tylko ja tak mam? Że musi być cute kubek i taki, z którym nagle popatrzę na niego i to jesteś ty. Dzisiaj cię wybieram. Dzisiaj będę pić kawę z ciebie. Tak więc tak. Ale w każdym razie taka kawusia, coś pije aktualnie, flat white, coś tego typu, bo bardzo lubię i mi smakuje. No i lecę jeść tego mojego suchego omleta. To jest siłka time, kochani, klasycznie torba moja. Pokazałabym wam, co mam w środku, ale to jest totalnie nieestetyczne. Więc mam tak, mam tu wszystko, dosłownie wszystko. Zeszyt, bardzo ważna rzecz. Mam taką tasię, gdzie mam wszystkie, nie wiem, jakieś paski, gumy, nie wiem, skakanka, jakieś takie rzeczy. I klasycznie słuchaweczki. To są takie najważniejsze rzeczy, bym powiedziała, w mojej torbie. By the way, mam nowy statyw, więc dzięki temu mam taki zarąbisty kadr. Wyślę wam link do niego na Insta, więc napiszcie na priv i wam wyślę. Bo póki co naprawdę sprawdza mi się wyśmienicie za tą cenę i w ogóle wszystko jest póki co znacznie lepszy jest ten statyw niż ten, co miałam wcześniej. Mimo, że tamten był bardziej poręczny i taki szybko i tak dalej, ale ten jest stabilniejszy. Jak za tą cenę, to wydaje mi się, że chyba lepszy. Crazy, I even when it miss you, shit'll come back around and get you. Crazy like all my niggas. Crazy like all my niggas. Remember, I deleted all my other girls' numbers out the phone for you. Remember when you had to take the bar exam, I drove in the snow. To jest śmieszne. Aktualnie skończyłam trening i poszłam wcześniej niż zawsze. Ja jestem totalnie team treningi wieczorem. Totalnie. Więcej mam energii na taki trening. Ale przyszłam dzisiaj wcześniej, bo tak wyszło. I wiecie, zakładałam, że będzie mniej ludzi, a było, nadal jest pełno ludzi i nie wiem, o co chodzi dosłownie. Bo chciałam wam ponagrywać, co nie? I tam, gdzie robiłam bułgary, totalnie taka cały czas, cały trening totalnie spocona, co chwilę i tak dalej, ale robiłam bułgary i wszystkie ławki później były nagle zajęte, a ja takie, a specjalnie przyszłam, żeby móc nagrać czy coś, ale jakby palicho, coś się udało nagrać, to najważniejsze. Ale serio, nie spodziewałabym się, chociaż zależy. Aha, dobra, okej, już wiem. Po prostu nie mam poczucia czasu aktualnie, nie wiem, jaki jest dzień. Jest sobota. Dobra, to w sobotę, okej. Pierdziele. Ej, serio, żyłam ze świadomością, że jest piątek. I takie, co ludzie w piątek robią o tej godzinie? What the heck? Ale w każdym razie trening zaliczony, to się liczy, to jest najważniejsze. No naprawdę pompa i w ogóle zmęczenie. Puch, jest tak duszno, ja mam całe mokre włosy od tyłu, dosłownie wszystko. A jestem w samym topie i w krótkich spodenkach. To jest najlepsze. Hello, wróciłam do domku, zjadłam sobie obiadek, proszę, don't mind mój wygląd, moje włosy, ale no niestety po treningu dzisiaj naprawdę tak się spociłam, że nie pamiętam nawet jakby kiedy ostatni aż tak bardzo
No, ale nieważne. Byłam w Lidlu, dorwałam proteinowego tego miksa i kochanie, jestem w szoku. Jeszcze nie próbowałam i w ogóle ogólnie tych batonów od tego Nix, ale jak tutaj czytam, to na baton ma 15 gram białka i uwaga, 183 kalorie, więc jakby to jest coś idealnego podczas redukcji, bo wszystkie te batony proteinowe na ogół mają ponad 200 kalorii, 300 czasem nawet więcej, więc no tutaj jestem w szoku. A też ta ilość białka jest naprawdę fajna, więc dobra, próbujemy sobie, już nie przedłużam. Prezentuje się on bardzo normalnie, zupełnie normalnie. Ej, co jest? Jest mega taki puszysty. To jest aż dziwne, bo na ogół te proteinowe są takie twarde i zbite. Trochę przypomina coś, a.k.a. Snickers? Ła, aż mnie zasłodziło. Ej, powiem wam, że to jest naprawdę dobre. Zarąbiste. I też zarąbiste jest to, że nie ma dodanego cukru, nie ma tego oleju palmowego. Nie, zarąbiste. Zaraz sobie to wbiję w my fitness ball. Dobry, witam Was w kolejnym dniu. Dzisiejszy dzień zaczynamy od jagodzianki. I tak naprawdę to będzie moja pierwsza taka typowa jagodzianka, stricte z kawiarni. Taka, nie wiem jak to uznać, profesjonalna. Nieważne, bo tak naprawdę w ogóle pierwszy raz jagodziankę zjadłam w tym roku. I pierwsze, które jadłam, to były moje domowe, które ja upiekłam. Dwa razy piekłam. I te drugie wyszły znacznie lepiej, ale bardzo mi zależało, żeby spróbować właśnie takie stricte, no jak z kawiarni, co nie? I patrzcie, jak to wygląda, ile jagód. To jest bardzo duży plus. I klasycznie kawka do tego. Dzisiaj druga, to jest w ogóle moje takie śniadanie. Zaraz do tego sobie coś jeszcze wezmę, jakiś skyr czy coś, żeby było białeczko, wiadomo. Bo no dzisiaj taki dzień, że dopiero teraz jem, a jest godzina już. Prawie 12, a wstałam koło 6, 7, nie, 6:30, jakoś tak. No i dopiero teraz tak naprawdę coś jem. Wcześniej jeszcze tylko po drodze wypiłam kawkę, ale powiem Wam, że w ogóle głodu nie czułam ani nic, tak więc no, nie wiem czego to jest sprawka dokładnie. Jedyna rzecz, którą zawsze piję z rana, to jest wiadomo woda, ale przy ostatnim czasie zaczęłam sobie jeszcze pić ocet jabłkowy. Podobno jest zdrowy. Jest, to ten, to mogę. Ale nie wiem, jakie konkretne efekty. W sensie wiem, że coś na insulinoodporność, tak to się wymawia, jakoś tak. W każdym razie nieważne, wiem, że jest zdrowy i dobry dla organizmu, więc go piję i dodatkowo oczywiście piję z rośnięczoną z wodą. No i do tego dodaję sobie jeszcze trochę imbiru w proszku. I kurkumy, bo kurkuma też jest zdrowa, zdrowa na jelita, tak więc to piję sobie rano, później piję wodę i biorę, zażywam jakieś suplementy, to tak już typowo u mnie. Ale nie przedłużając, wróćmy do jagodzianeczki. Pięknie ona wygląda, więc uwaga, czas na test. Pierwszy mój dziab. O kurczę, jest przedobra, mega dobra. Szczególnie ta kruszonka jest bardzo dobra. I te jagody, mimo że już sezon się praktycznie kończy, to są naprawdę jeszcze pyszniutkie. Pychotka! Do tego kawusia moja. Top of the top. Pogoda niestety w te wakacje średnio dopisuje, chociaż ja lubię bardzo deszcz. Ale jednak, nie ukrywajmy, trochę słoneczka by się przydało. Klasycznie ja na spacerku z pieskiem, tym razem drugim. Jestem dosłownie cała mokra. Wow, patrzcie. Ale będę się z Wami już żegnać. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie. Dajcie znać, czy fajnie się oglądało i co byście z chęcią kolejny raz obejrzeli innego może. Bo jak macie jakiekolwiek pytania, czy właśnie pomysły na film, to piszcie w komentarzach. Dziękuję Wam pięknie. Do zobaczenia w kolejnym filmiku.